Wszystkim siema mążki, z wami Pulina i witam was na moim nowym odcinku na tym kanale Pulinka9. I w dzisiejszym odcinku ja wam opowiem, że po co trzeba pić wodę, czy ona serio jest aż taka bardzo zdrowa, w ogóle po co ją pijemy i czy to prawda, że niby ona polepsza nam humor. Na przykład to mi bardzo polepsza humor. Ogólnie to była tutaj wlana tylko woda, żeby nie było, bo tutaj wzięłam stamtąd, nie? Bo jakby tak to nie wygląda zbyt strasznie, nie? A tak to już wygląda zbyt strasznie, co nie wiem, wiecie o co chodzi. O Boże, aż się napiję. Tak się ludzi zeruje wodę. W sumie jeszcze bym sobie nalała. Dobra, to dlaczego woda jest bardzo zdrowa? Teraz opowiem wam plusy i minusy wody. Pierwszy plus, ona polepsza nam humor na najbliższy dzień. Drugi plus, ona jest smaczna, jakby nie tak jak procenty, ale no dobra, może jeszcze być, nie? Jakby w granicach tolerancji. Trzecie, jest bardzo zdrowa, no w sumie wy o tym wiecie, nie? Dla naszego organizmu, dla mózgu chyba też dobrze działa, w sumie ja mózgu nie mam, więc skąd ja mam o tym coś wiedzieć? Czwarte, my nie tylko pijemy wodę, ale także nią się myjemy, w sumie wy chyba pewnie o tym nie wiedzieliście, co nie? Kurde, aż poczułam się mądrą osobą. Boże, ale to jest zimno, o ja cię kręcę. Ja pizgam, dawajcie mi wodę lepiej na rozpalanie. A teraz mam sobie reklamę bardzo, bardzo, naprawdę bardzo dobrej wody. To jest woda Oaza, 5 litrów macie za niecałe 2 złote w Biedronce. Ale ten coś, buteleczka, sorry, jest dziwna. O Boże, ale ona jest ciężka. Lej się, lej. No i macie już pierwszy minus wody, po niej nie masz żadnych efektów. W sumie, co tu można jeszcze powiedzieć na temat wody? O Boże, trudne pytanie. A jak myślicie, czy mleko potrafi zamienić nam wodę, czyli, sorry, wodę. Teraz my zobaczymy skład mleka i potem zobaczymy, co wchodzi w skład wody i porównujemy to sobie jakoś, co jest bardziej zdrowsze. Tutaj macie Mleczna Dolina, krówka taka narysowana, to chyba jest logiczne, co nie, że niby z krowy to mleko jakoś wyciągnęli, wysali. Dobra, mamy mleko UHT. No, samo tutaj jakoś pisze. Mleko UHT, 1,5% zawartości tłuszczu, czyli okej, mleko zawiera tłuszcz. A woda na stówę raczej nie zawiera tłuszcz, co nie? No chyba, że to jest jakaś niezwykła woda, no wiecie, słuchajcie, nie no, żartuję. Woda nie zawiera tłuszcz, a tłuszcz nam jest w sumie potrzebny do czegoś tam, ale w sumie tłuszcz potem musimy spalać. Czyli podczas tego, jak wypijemy mleko, musimy to spalić, żeby od tego nie przytyć. A jeśli my wypijemy wodę, to my od tego nie przytyjemy i nam nie trzeba będzie ćwiczyć, chodzić nie wiem gdzieś, byle gdzie, żeby tylko spalić te zbędne kalorie tłuszczu. Czyli chwila, udaję, że myślę. Czyli mleko jest gorsze od wody. Z tego możemy to wywnioskować, z tego, że są tutaj tłuszcze, a tam ich nie ma. Dobra, teraz my bierzemy wodę i teraz sprawdzamy, co chodzi w skład wody. Czyli woda zawiera aniony. Aniony to typu kationy, elektrony, coś takiego? Nie wiem. HCO... Jak ja nawet chemii nie znam. Plus 60, 12 wapniowy, magnezowy, sodowy, potasowy. Dobra, wej, i czyli no, skończyliśmy już ten round i co ja mogę powiedzieć na temat tych dwóch składników produktów? Wygrywa woda! Tak, wygrywa woda, dlaczego już wam to powiedziałam przed chwilą, w sumie mam nadzieję, że wam wszystko dobrze wytłumaczyłam, opowiedziałam i teraz już możemy ze spokojną głową skończyć ten filmik. I do zobaczenia w kolejnym moim nowym odcinku na tym kanale. I z wami się żegnam, z wami była Pulinka9. Pa, pa.